kolejarzy ukochany drogi Anny. Wypijmy więc zdrowie za kolejne pomyślne lata. By miała w życiu same szczęśliwe chwile. Zdrowie! Zdrowie! Amen. Bawmy się! Nie jest to łatwa sprawa. Nie wiemy, gdzie może się podziewać. Przecież
O czym wy mówicie? Pewnie chodzi mu o ruiny jego wioski. Tam, gdzie matka jego zabita została. Mówisz o tym wydarzeniu sprzed laty? O to się będzie mścił? Dlaczego? Dlaczego na naszej córce? Nie wiem, moja droga. Lecz teraz najważniejsze jest bezpieczeństwo córki! Pójdę z tobą na pościg! A więc dobrze. Dzięki, Zygmuncie. Jednak pamiętaj, gdy dojdzie do walki między mną a Amezem, zabierz mą córkę w bezpieczne miejsce. Pamiętam, tam niedaleko jest dom Herytus. Zabierz ją tam i skryjcie się. Jeśli dane jest mi żyć, dotrę tam. Mam stać i patrzeć, jak się mordujecie? Ja również odpłacę mu za porwanie. To jest słuchanie, nie dotyczy ciebie. Tu najważniejsze jest bezpieczeństwo Anny. Nie zapominaj. Dobrze, niech tak będzie. Wyruszamy na świcie. Niech Bóg was błogosławi. Zdrów wszyscy wróćcie. Tak strasznie się boję. Nie martw się, Magono. Jeszcze Anna zaśpiewa dla ciebie. Córkę do domu sprowadzać miasto u samego diabła szukać! Thank you.
najdroższa! Nie bój się! Już nic ci nie grozi! On już ci nic nie zrobi! Zygmuncie, ja nie boję się o siebie, lecz o ojca! Nie chcę, by coś mu się stało! Twój ojciec to naprawdę silny mężczyzna! Poradzi sobie, wierzę w niego! Boże, to pomóż memu ojcu! Ojcze! Ja jestem zatruty. Zabierz mą córkę do wioski i wezwij lekarza. Mnie tu zostawcie. Choć raz wysłuchaj moje prośby. Anno, my już musimy iść. Nie! Zabierzmy ojca! Anno, ja muszę tu zostać. Nie martw się. Dlaczego nie odczuwam działania trucizny? Czy ja nie jestem zatruty? Czy moja córka nie była zatruta? Nie, to bez sensu. Po co by się mścił? Przecież mógł mnie zabić. Lecz nie chciał. Dlaczego? Boże! Czy to jest zapłata za moje grzechy? Za tę sytuację z przeszłości? Boże! Ja wiem, że moja dusza nie zazna spokoju. Ale o nic nigdy nie prosiłem. Niczego nie żądałem. Ale teraz... Proszę cię. Uwolnij. Uratuj moją córkę.